A może pani opowiedzieć, kto to jest? Ta osoba, która wam pomaga? Jest to studentka trzeciego roku geografii Uniwersytetu Warszawskiego i tu nas cały czas wspiera i po prostu... Jak muróweczka. I jedzonko. Jesteśmy pełne podziwu i nie mamy słów zachwytu. Jak tutaj przyszłam, to przyniosłam herbatę, dżem i figi. I panie się tu bardzo tym ucieszyły. Bo byłam chyba pierwszą warszawianką, która przyszła tutaj z jedzeniem i piciem. I się tak zrobiło bardzo miło. I tak jestem do tej pory. A jak masz na imię? Magdalena. Magdalena. A w jakim wieku jesteś? 22 lata. Bo jest to osoba bardzo młoda i bardzo zaangażowana w to, co robi. Ona wszędzie biegiem, może zobaczyć, ona nawet nie usiądzie. I mówiłyśmy jej, żeby poszła do domu, żeby odpoczęła. Jutro ma zajęcia. Jutro ma zajęcia na uczelni, a ona jest tu razem z nami. A w jaki sposób państwu pomaga? Widziałam, że rozdaje butelki z ciepłą wodą. Butelki z ciepłą wodą. Pokaż butelkę. Butelki z ciepłą wodą, ona nam przynosi te butelki. I wymienia, żeby ręce grzać. Herbatę gorącą. Częstowała nas kanapkami, które zrobiła sama w domu. I cały czas te butelki wymienia. Z ciepło przyjmują, że dostarczają nam żywność, że cały czas tu jest kilka osób, które nam wodę podgrzewa w butelkach. Kawę robi, herbatę, przynoszą żywność. To za darmo, tak? Tak, z odruchu serca. No, dziękuję. Ja poproszę, dziękuję. A to pewnie wolontariatka, tak? Super. Dziękuję. Dostałyśmy co? Hot dogi, tak? Za ostatnie pieniądze mieszkaniec Warszawy kupił nam hot dogi. Także myślę, że to jest jakaś motywacja. A w tle będzie historia grilla jest taka, że po prostu pojechałem za własne pieniądze, kupiłem tego grilla, bo sądzę, że ludziom będzie zimno, nie, więc jest teraz godzina mniej więcej druga. Wczesne godziny ranne spowodują ludzi dodatkowe wycieńczenie, ludzie będą przemarznięci, chociaż przy tym grillu będą się mogli zagrzeć. Mamy tutaj też wędlinę, postaram się zrobić jakieś ciepłe potrawy. No nie jestem kucharzem, ale uważam, że w taki sposób mogę pomóc. Już nas dzisiaj tak zmoczył deszcz, że właściwie nie. Wyschłyśmy na powietrzu, ale naprawdę, wiesz, to specjalnie podziękowania to się należą mieszkańcom Warszawy, wiesz. Siedzimy, nie jesteśmy, wiesz, ten odruch serca mnie po prostu... No ja myślę, że to jest...